Cześć, nazywam się Iwona. Fotografia czarno-biała. Klasyka, prostota i elegancja. Czarno-białe odcienie tworzą kontrast, który uwydatnia detale i głębię kompozycji. Fotografia monochromatyczna pozwala skupić się na emocjach, atmosferze i strukturze. Dzięki niej można eksperymentować z cieniami i światłem, tworząc niepowtarzalne obrazy. Konwersja na fotografie czarno-białe w Adobe Lightroom Classic może nadać Twoim obrazom nowy wymiar i wydobyć ich ukryte piękno. Z Lightroom Classic masz pełną kontrolę nad procesem edycji. Dlatego eksperymentuj i odkrywaj niesamowite możliwości, jakie oferuje to narzędzie. Nie przedłużajmy. Zapraszam na kolejny poradnik. Tym razem pobawimy się czernią i bielą. Wybraliśmy zdjęcie, które chcemy zamienić na fotografię czarno-białą. W tym celu wystarczy wcisnąć klawisz V. I nie ma znaczenia, czy jesteś w panelu Library czy Develop. Tym klawiszem zamienisz fotografię na czarno-białą. Tym samym klawiszem przywracasz kolory. Przejdźmy do panelu Develop. Po prawej stronie mamy zakładki. Otwieramy Basic. Wciskam V i zobaczcie, zaświecił się przycisk Black and White. Czyli jeżeli nie pamiętamy skrótu klawiaturowego, wciskamy tę funkcję programu. W starszych wersjach Lightroom Classic będą tutaj tylko dwie opcje, Color i Black and White. Podstawę mamy omówioną. Teraz przejdźmy do dopieszczenia tego zdjęcia. Pierwsza rzecz, którą chcę omówić, to profile. O profilach jest już film na moim kanale. Link znajdziecie w opisie. Po konwersji zdjęcia automatycznie zostaje nadany profil Adobe Monochrome. Ale to nie jedyna propozycja programu. Otwórzmy przeglądarkę profili. Tutaj ta ikona po prawej stronie. Mamy teraz wszystkie profile. Zawężmy je tylko do czarno-białych. I mamy teraz pełną gamę różnych profili dotyczących obrazu czarno-białego. Ja wybieram tę, którą mi najbardziej odpowiada i jest to czwórka. Zamykamy i bardzo proszę, zmienił nam się profil z Adobe Monochrome na ten, który właśnie wybraliśmy. Teraz mogę dopracować fotografię poszczególnymi suwakami z zakładki Basic, krzywymi tonalnymi, czy mikserem kolorów, który w wypadku konwersji na monochromatyczną zmienia nazwę na Black and White. Przyjrzyjmy się mikserowi kolorów. W naszym wypadku głównie będziemy operować żółcią, zielenią, akwą i niebieskim. Niebieskim możemy przyciemnić niebo i część tutaj wody, która odpowiada za kolor, za odbicie nieba. Możemy przyciemnić, możemy rozjaśnić. Ja lubię, jak niebo ma charakter. Możemy sobie tutaj pracować na zieleni, rozjaśnić, przyciemnić. Żółty też akurat tutaj w zieleni będzie nam pracował. O. I takie efekty osiągamy, używając miksera Black and White. Oczywiście tutaj też mamy narzędzie korekty ukierunkowanej, także wystarczy wejść na odpowiedni fragment i sobie sterować, przesuwając góra, dół. No, na boki nie działa. Góra, dół. W danym obrębie kolorystycznym. Zobaczmy, jak to wyjdzie na niebieskim. No proszę, przyciemniamy, rozjaśniamy. Nie należy przesadzić, bo to będzie widoczne, widać będzie przekłamania. Ze smakiem, delikatnie, umiar jest wskazany. Mamy tu jeszcze przycisk auto. Zobaczmy, jak on zadziała. No, w sumie na upartego, gdybyśmy to teraz dopracowali krzywymi, nie jest to takie złe.
Tutaj przejdziemy do Basic, ja troszeczkę highlights, żeby niebo wyciągnąć. No wtedy też to fajnie wygląda. Ale wszystko trzeba dopracować narzędziami, które znamy. Mamy tu też maski i o nich nie należy zapominać. Oczywiście mój ulubiony Sky, odpowiadający za niebo. Mamy zamaskowane niebo i teraz możemy sobie je przyciemnić, rozjaśnić chmury. No już tutaj rozjaśnimy zupełnie bielami, podjedziemy czernią. No jest fajniej, jest dużo fajniej. No, moim zdaniem oczywiście. To zdjęcie, które teraz edytowaliśmy, to był plik RAW. A co jeśli przejdziemy do zwykłego zdjęcia z telefonu? Czy da się z niego coś wyciągnąć? No widać tutaj brzydkie szumy na lustrze wody. Przekonwertujmy te fotografie na czarno-białe. Mam. Przyciemnimy tutaj to lustro wody. Ja w tym celu użyję masek. No dobrze, wróćmy. Zobaczmy, co nam oferują profile. O, tu już mi się podoba. Tu już mi się podoba, czyli wybieram sobie profil 7. Zamykam profile i teraz dopracowujemy. Teraz wybieram sobie maski. Gradient liniowy. Przeciągam ten gradient tutaj na tym ciemnym polu. I ja sobie to wyczernię. O. Highlights sobie tutaj, pod te kamienie sobie podciągniemy na jasny. A co? I tu trochę biel. Przyciemnimy, bo trochę rozjaśnimy. No dobrze, to mamy to. Jeszcze tylko zwiększymy kontrast. No i jest całkiem fajnie. Przejdźmy do kolejnego zdjęcia, również wykonanego telefonem. I tutaj skupmy się na presetach. Presety mamy oczywiście tutaj po lewej stronie. Otwieramy strzałka w dół. Tutaj w tym miejscu mamy Style Black and White. Możemy sobie otworzyć nawigatora. I przesuwając kursorem góra-dół mamy podgląd, jak działa dany preset. Wybieramy ten, który najbardziej mi odpowiada. On już ma tutaj oczywiście zadane jakieś ustawienia. Spójrzmy, gdzie działał ten preset. Ten preset działa w Basic. Jak widzimy, w Tone Curve, o czym nas informuje to oczko, i w mikserze. Ach, jeszcze w Color Grandingu. Też tutaj co jakiś Color Grading jest zrobiony. No ale mi to akurat pasuje. I tak jak mówiłam wcześniej, lubię tymi maseczkami sobie operować. Sprawdźmy, co możemy osiągnąć. O, mi się tak bardziej podoba. Dodajemy kolejną maskę, na przykład Color Range. O, tu już niebieski był, to może nie. Ach, to niech będzie to. Zakres zmniejszymy i też sobie trochę przyciemnimy, ale nie przesadzajmy. Zmniejszymy kontrast. I w ten sposób otrzymaliśmy całkiem przyjemne zdjęcie. Kiedy mówimy o fotografii czarno-białej, warto wspomnieć o jeszcze jednej funkcji. Zmienię tutaj zdjęcie. No, zapraszam. Mamy. Przechodzimy oczywiście do Basic. Black and White. Lub skrót klawiaturowy V. No, zdjęcie jest jakie jest. Co my tu możemy zrobić? Weźmy na przykład maski. Brush. Zobaczymy, czy mi się uda. Troszkę tutaj. O, podjedziemy sobie teksturą. Podjedziemy teksturą, jak ją znajdę. Oczywiście.
O, już nam bąbelki się uwidaczniają. O. Troszkę rozjaśnimy tego szampana, żeby był bardziej widoczny. Ale to cały czas nie jest ta opcja, o której ja chciałam wspomnieć. Także zamkniemy maski. No, jakoś tak nie mogłam się oprzeć, żeby tutaj do tych masek nie zajrzeć. Teraz naprawdę w Lightroomie maski mają moc. Przechodzimy do efektów. I tutaj mamy ziarno. Stara fotografia analogowa na zwykłych filmach wiązała się zawsze z ziarnem. Mniejszym, większym, ale jednak ziarnem. Więc dodajmy tutaj trochę tego ziarna, żeby ten efekt był taki bardziej analogowy. Taki negatywik. Czarno-biały, stary negatywik. Można się jeszcze pokusić, dodać trochę winety na rogach. Może nie białej, ciemnej. O. I mamy fotografię. Wezmę tutaj w takim starym stylu, jak na negatywie. Nie cyfrowa, plastikowa, tylko stary negatyw. Oczywiście tę wielkość ziarna też można sobie zwiększać. O. I to jest jeszcze jedna funkcja, którą warto zastosować przy fotografii czarno-białej, aby podkreślić jej charakter. Myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na kolejne moje poradniki. Do usłyszenia.